zobaczcie, gdzie ja jestem. No, 20 hektarów faceli błękitnej. Co tutaj się dzieje? Specjalnie to zrobiłeś? Ten kurwa. Nie widziałem drzewa, kurwa. Od razu słyszałem po dźwięku. Do Jacka. A jak tu łapiesz? To dwa? No tak. Przecież ostatnio jak za jeden złapałeś, to wiesz co by się działo. Bo nie przez to się działo. No wiem. Jedziesz maleńki, bo tu już słońce ładnie wstaje. Byśmy wstali o 6, byśmy mieli. Ja się tak zajebałem. Miodobraniami. Bo jak na rąk. Nie ma tragedii. Zostawić ten rabarbar. Tak. Ale będą miały cięcia dziewczyny. Ale dosyć spokojne, co? Dziewczyny są zapracowane. Siema, tu Pasiek, Abbey Royal. Zobaczcie, gdzie ja jestem. No, 20 hektarów faceli błękitnej. Co tutaj się dzieje? Wszystko pięknie kwitnie, szum. Pszczół jest od groma. Idę zajrzeć, co tam dziewczyny już zebrały. Jak okiem sięgnąć, wszędzie jest facelia. Po drugiej stronie jeszcze. No, po prostu jest mega. Idę zobaczyć, co tam się dzieje w tych ulach. Do zobaczenia. Tak się mają pszczółki na faceli. 20 hektarów faceli. Jeszcze spokojnie 2 tygodnie będzie kwitnąć. Tutaj widzimy, że jeszcze część jest nieotwarta. Przydałoby się deszczu, bo jest sucho jak pieprz. Sucha ziemia jest jak pieprz, no. Tak się mówi, nie? No, pszczoły pracują. Zbierają nektar, miodek.
Trochę im to oczyściłem w lotki. No. Tak jak mówię, tu jeszcze tak jak widzimy, tu facylia będzie się otwierać. O, tutaj widać, takie zielone jeszcze te są. I ona jeszcze będzie dawać, jeszcze będzie się otwierać. I o to chodzi. Zaglądałem do miodni, jest już sporo. Tu im takie poidełko prowizoryczne zrobiłem, żeby miały co się napić, bo jest sucho. No. No i nie wiem, pszczółki latają. Ostro, młode, stare, wszystkie. Tu mamy młodą pszczołę. Tu mamy starszą. Ogólnie bardzo ich dużo jest tutaj na tej faceli. Oblatują wszystko. A ja już się żegnam, bo też się śpieszę. Praca wzywa. Na razie.